Moja córka też skończyła studia, ale tylko patrzy w to. Nie słucha ojca, nie słucha matki. Jest tragedia, proszę pani. Tragedia po prostu jest, bo społeczeństwo tak zniszczyli was, młodych ludzi, że nie macie pojęcia, co to jest ojciec, co to jest matka, co to jest moralność. Nie, takich pojęć nie ma. Rodzic pierwszy, rodzic drugi. Czytałam ten artykuł. Proszę pana, po co pani se czyta? Ja żyłem, przeżyłem. Pani czyta głupstwa, proszę. Nie, ale wie pan, co jest. Nie wierzy pani w swój rozum, proszę. Ma pani, proszę, rozum? Co mi dzisiaj karteczkę w drzwiach. Karteczkę w drzwiach. Karteczkę w drzwiach? Co tu pani w drzwiach? Lokatorzy, proszę nie kraść wycieraczek i te wycieraczki zwrócić, bo wezwiemy policję? I tu pani w drzwiach zostawiła? W drzwiach było. Jest kiosk. Pytałam się pani kioskarki, co to napisał, co to znaczy. Ja do kogo... A ona nic nie wie, to po co ona siedzi całą dobę w tym kiosku i chodzą ludzie po budynku i takie głupoty. No, ale to co się dzieje? To ktoś tam grasuje jakiś, ale ja złodziej wiem. Wycieraczek? Ale, czy... No proszę pana, wezwiemy policję. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Ale to było. Wycieraczkę. Ale to tylko u pani było... Tylko u mnie. Ja przyszłam rano, wyszłam i w drzwiach karteczka. Ja, no wie pan co, no nie wiem, o co chodzi.